Dzień dwudziesty trzeci Weisenberg Boli mnie kolano. Boli mnie kolano i jest gorąco. Zatrzymałem się i siadłem na trawie obok drogi. To wczorajsze chodzenie po Zgorzelcu i Gerlitz teraz odbija mi się bólem. Było w górę i w dół i na przemian. Dzisiaj znowu ze Zgorzelca, w dół do Nysy, potem w Gerlitz, ciągle w górę. Na jakimś przystanku w Gerlitz zrobiłem krótką przerwę i zjadłem polski kefir z płatkami. Bo plecak był tak ciężki, że nie mogłem go nieść. Ile ważył? Pewnie ponad 13 kg. Jak się tak rozglądam, to pierwsza różnica pomiędzy Polską a Niemcami to ilość mrówek. Tutaj Ziemia się po prostu rusza. Setki tysięcy małych owadów wędrują we wszystkie strony, zajęte swoimi codziennymi obowiązkami. Pracowite jak Niemcy? Czy Niemcy są pracowici? Nie wiem. Na razie, gdy idę, wszystko jest wyglancowane i odpicowane, że aż trudno uwierzyć. Ciągle mi się zdaje, że to na pokaz, albo może rząd federalny inwestował i inwestuje w te tereny, no bo to nowy nabytek. Jest dwunasta. To mój drugi odpoczynek. Strasznie ciężko się idzie. I teraz ten ból. Ogólnie czuję się dziwnie. Największy stres miałem wczoraj strach panika. Teraz po prostu idę. Nie wiem gdzie. To znaczy wiem, do Weisenberg, ale co tam zastanę? Co będzie? Pomimo ważących wszędzie mrówek, kładę się na chwilę na popoczu drogi. Mijają mnie samochody. Zdaje mi się, że są zaciekawione. Wiele rzeczy się ludziom wydaje. Wyobraźnia stale pracuje. Wstaję, idę. Po lewej stronie łagodne wzgórze w oddali prośnięte ciemnym lasem. Pomiędzy tym lasem a mną połacie trawy na wznoszącym się terenie. Jakiś kilometr ode mnie stado krów. Te widoki się powtarzają. Po prawej, po lewej. Duże przestrzenie i trawa, zboża, drzewa. Rolniczy kraj. Pobocze głównej drogi, którą idę, usypane jest z jakiegoś średnio związanego jasnego żwirku. Czysto i dokładnie. Napotykam znaki wskazujące, że jestem na Jakobsweg. Wczoraj w Gerlitz ludzie zagadywali mnie na ulicy chyba dwa razy. W sumie było to miłe. Czasem macham do mijających mnie samochodów. Gdy się tak idzie wiele kilometrów, człowiek wpada w otępienie. Wyrywa mnie z niego szum nadjeżdżających aut. Są całkiem zwyczajne, przeciętne. W Polsce takie same, albo nawet lepsze. Oprócz krów na polach zauważam konie. Takie do jazdy wierzchem. Całkiem ich sporo. Teraz mijam ogrodzenie, za którym są dwa takie maleńkie koniki. od jak duże psy. Zwierzaki podchodzą w moim kierunku. Robię im zdjęcie. Rozmawiam jak zwykle. Wydają się słabo rozumieć po polsku, ale co to szkodzi? Między nami a zwierzętami jest jakaś łączność pozajęzykowa. I gdy tylko chcemy, możemy się z nimi dogadać. Dlatego mówię im cześć na do widzenia zamiast auf Wiedersehen. Chyba nie mają o to pretensji. Tablicę oznaczającą Weisenberg napotykam tuż przed 17. Jestem bardzo zmęczony. Idę dalej. To musi być gdzieś blisko. Am Schloss mam podane w adresie. Niemieckie tablice mi się nie podobają. Są żółte z czarnymi literami i obwódkami. Słupki przydrożne, które u nas są czerwone, to są czarne. Nieprzyjemne te kolory. Jeszcze te nazwy ulic w Gerlitz, wszystkie gotykiem. Jakieś to toporne i drętwe. Idę i własnym oczom nie wierzę. Po prawej stronie mały cmentarz, a na nim sierp i młot. Matko kochana, to są niepodległe zachodnie Niemcy? Wieczna chwała najlepszym synom kraju radzieckiego, głosi napis na stylizowanej bramie. Dalej oficerowie, żołnierze wszyscy polegli pod koniec kwietnia 1945 roku. Dziwne, to był już koniec wojny. Mama wersję do sierpa i młota. Namiestnicy zbrodniczego komunistycznego państwa rządzili Polską przez wiele lat. Czy są jakieś wielkie państwa, które nie dopuszczały się zbrodni? Guzik mnie to obchodzi. Obchodzi mnie to, co było u nas, czego sam doświadczyłem. Te lata życia w kłamstwie, ta żelazna kurtyna pomiędzy Polską a Zachodem. Więc teraz, gdy patrzę na te nagrobki, to dziwnie się czuję. A przecież. co winni ci żołnierze, którzy zginęli? Czasem nas wszystkich gnają jakieś potęgi, czasem wbrew naszej woli. No ale ten sierpi młot. Mimo wszystko nie kupuję tego. Nie rozumiem, jak można pielęgnować symbole zbrodniczego państwa. Okazuje się, że adresy w Niemczech mogą być mylące. Znów mnie zagadują ludzie na ulicy, skąd jestem, dokąd idę. Tak, am Schloss. Pokazują kierunek. Już godzina minęła, odkąd minąłem oznaczenie Weisenberg. Idę jakimiś polnymi dróżkami. Miasteczko zostawiłem za sobą. Jestem głodny. Trochę płatków mi zostało, ale to na czarną godzinę. Nie widziałem po drodze żadnego sklepu. Droga znów pnie się pod górę. Ze szczytu wzniesienia wzrok wędruje wiele kilometrów przed siebie. Pola, drzewa, wzgórza. Błękitne niebo z niewielką ilością chmur. Masz tam te anteny telefonii komórkowej. Martwią mnie te wzgórza. Nie lubię wzgórz. Nie lubię chodzić w górę i w dół. To mnie dobija. Na szczęście kolano działa już dobrze. Pozostaje walka ze zmęczeniem, które wdziera się pod koszulę. Rozpuszcza się w mięśniach nóg. Usztywnia bólem kręgosłup. Spływa potem po karku, po skroniach krzywi usta. Idę. Teraz... Prosto w dół. Byle tylko potem nie było w górę. Zatrzymuję się, sprawdzam pozycję na GPS. Niestety. Potem będzie w górę. To po co schodzę w dół? Zadaję w powietrze to retoryczne pytanie. Rodzaj oskarżenia. Kogo? Czego? Okoliczności? Sprawdzam jeszcze raz. Ścieżka ostro spada kilkadziesiąt metrów w pionie. Może sto. Potem będzie skręt w prawo i wycieczka pod górę. Widzę to wzniesienie. Jest po mojej prawej ręce. A gdyby tak pójść na skróty? Prosto w prawo? Przez pola? Chwilę ważę w sercu tę decyzję. Rezygnuję. Idę trasą. Jestem zmęczony, a może dojdę do jakiegoś ogrodzenia i będę musiał wracać. Wspinaczka na Amszlos graweruje w mojej świadomości jedno spostrzeżenie. Jeśli jakaś miejscowość kończy się na berg, to nie jest to miłe. Berg to chyba jakaś góra, czy coś takiego. Ostatnie metry dosłownie wyrywają mnie z nóg. Ciągle pod górę, ciągle ostro. Wchodzę na szczyt. Płaski teren. Jakiś podłużny, jasny domek. Idę w jego kierunku. Kilkadziesiąt metrów dalej, kilka osób siedzi przy stole rozstawionym na trawie wśród drzew. Tak, to schronisko. Czytam czerwoną tabliczkę z niebieskim znaczkiem Via Regia. Schronisko świętej Marty. To ta od zajmowania się ludźmi. Pukam, ruszam klamką. Zamknięte. Odwracam głowę w lewo. Widzę kobietę. Czy to jedna z tego towarzystwa, które zasiadło na piknik? Dobry wieczór! mówi z uśmiechem po niemiecku. Dobry wieczór. Ciąg niezrozumiałych słów. Czy możemy rozmawiać po angielsku? Wyraz zakłopotania na jej twarzy. Troszeczkę, mało znam angielski. Tłumaczę, że jestem pielgrzymem i pytam, czy mogę zostać na noc. Oczywiście. Proszę. Otwiera drzwi. Wnętrze, pierwsza klasa. Łazienka duża i przestronna, łóżko wygodne. Piętnaście euro. Pada kwota za nocleg. Czy. próbuje negocjować. Nie można by coś taniej? Może mógłbym spać na podłodze, czepiam się pomysłów. Na twarzy Bianki, tak ma na imię, maluje się niezrozumienie. Piętnaście euro! powtarza. To tyle, ile musisz zapłacić, żeby zostać w tym schronisku. Jej angielski to mój sprzed wielu, wielu lat. Ale rozumiem. Jestem zmęczony, chcę zostać. Mówię, że się zgadzam. Płacę. Dostaję pieczątkę. I zapraszam cię do ogrodu. Tam będziesz mógł coś zjeść i się napić. Ale, lęk na mi gardło, nie mam pieniędzy. Znaczy nie mam na fanaberię, a widzę, że tu bardzo tanio nie jest. Nie, nie, zaprzecza z uśmiechem. Będziesz moim gościem. Nie trzeba płacić. Zostaję sam. Kąpię się. Prysznic dla pielgrzyma bywa tak samo ważny jak jedzenie. Dla mnie nie jest tak samo ważny. Zbyt wiele razy go nie miałem. Przyzwyczaiłem się do jego braku, ale nie odmawiam sobie, gdy mam możliwość. Do braku jedzenia nie sposób się przyzwyczaić. A jestem głodny, więc zmieniam ubranie, wkładam klapki w miejsce butów i szoruję w stronę ogrodowego party. Cześć, jestem Ginter. Słusznych rozmiarów mężczyzna wyciąga do mnie dłoń. Zbigniew, przedstawiam się. Zbigniew? Tak, to moje imię. Z pewnym zdziwieniem notuję, że Niemiec poprawnie je wymawia. Siadaj. Wskazuje miejsce obok siebie na niewielkiej przenośnej sofie. Przy stole siedzi jeszcze pięć kobiet. Niektóre w moim wieku lub nieco młodsze, niektóre starsze. Mówią po niemiecku. Bianka przedstawia mnie. Uśmiechy. Zbigniew, napijesz się piwa. Pyta Ginter i wyciąga rękę z butelką. Trochę, odpowiadam niepewnie. Nie wiem, czy chce się napić piwa, to znaczy pewnie, że chce, ale po pierwsze to pielgrzymka, a po drugie to alkohol. piwa jest dobre, musuje w ustach. To zwykły lager, ale smakuje pierwsza klasa. W końcu 23 dni jestem w drodze. Yy, proszę, Ginter pochyla się nad moim talerzem i zsuwa kawałek mięsa z grilla. Kobiety proponują sałatki i jakieś frykasy. Cały stół jest zastawiony. Powoli po angielsku zaczynam tłumaczyć, kim jestem i gdzie idę. E, to ile dzisiaj przeszedłeś? pyta Ginter, wciąż zajęty nakładaniem i konsumpcją. Trzydzieści trzy. Pięćdziesiąt trzy? robi duże oczy. Pewnie niewyraźnie powiedziałem, jak to Polak z Niemcem po angielsku. Trzydzieści trzy powtarzam. Kiwa głową ze zrozumieniem. Rozmowa toczy się po angielsku i po niemiecku. Rozmawiam z jedną i z drugą kobietą. O rodzinie, o dzieciach, o sałatce, o Polsce. Jem następny szaszłyk. Zbigniew, napijesz się trochę cydru? O, to bardzo dobry cydr z Bałcen, dodaje Ginter, widząc moje wahanie. No, troszeczkę. Nie wypada odmawiać w gościach, mówię sobie i z ochotą konsumuję musujący napój. Faktycznie dobry. Smakuje sałatkę z ziemniakami. Ma jakiś majonez i śmietanę. Dobre. Uśmiecham się, rozmawiam. Jemy, pijemy. Zaczyna mnie to wszystko coraz bardziej dziwić. Dziwić, że można tak po prostu siedzieć, po prostu rozmawiać. Że w zasadzie nie za bardzo są bariery, poza pewnymi językowymi, które przecież, jeśli ludzie tego chcą, można łatwo przezwyciężyć. Trzy z pań, z tego co rozumiem, obchodzą właśnie urodziny i to jest takie przyjęcie urodzinowe. Jedna z nich, na wieść, że jestem z Polski, chwali się znajomością polskiego i intonuje szła dzieweczka do laseczka. Moje zdziwienie staje się jakieś serdeczne. Zbigniew? Widzę gintera pochylającego się z kolejną butelką. Likieru? E, eee, zaczynam oponować. Troszeczkę, mówi Ginter i wlewa lepką zawartość do małego kieliszka. Jasne cholera. Likier jest jajeczny, gęsty, słodki. Faktycznie jest go niewiele. Z kobietą w czerwonej sukience rozmawiam o jej rodzinie. Tak po prostu. Ona i jeszcze dwie inne rozumieją trochę po angielsku, ja sztukuję niemieckimi słowami z tych, co je pamiętam. Znów coś jem. Niemcy rozmawiają ze sobą trochę po niemiecku. Słuchaj, Ginter. W Polsce, jak ktoś ma urodziny, to się śpiewa taką piosenkę. Ona się nazywa 100 Jak chcesz, to mogę wam zaśpiewać. Teraz? Pyta ze zdziwieniem jewialny Niemiec. Tak, teraz, ale pod jednym warunkiem. Będziecie śpiewać razem ze mną. Nauczę was. dodaje. Ginter robi ogłoszenie po niemiecku. Wzrok wszystkich pań skupia się na mnie. Najpierw nauczymy się słów. Powtarzajcie za mną. Tnę refren na krótkie frazy. Powtarzają każdą z nich za mną po trzy razy. Wreszcie daję znak. Teraz razem. Sto lat, sto lat. Śpiewam i dziwię się jednocześnie. Niemcy śpiewają ze mną pełnymi gardłami. Niech żyje nam. Kończę głośnym akordem. Śmiech, brawa, życzenia. Gdzie ja trafiłem? Przez całą podróż przez Polskę nie byłem tak przyjęty. Pada hasło, że teraz idziemy zwiedzać. Wstajemy. Stopy i nogi bolą mnie jednak mocno. Jakiś dom. Podobno strasznie zabytkowy. Z tysiąc. nie jestem w stanie zrozumieć którego dokładnie roku. Dom jak dom. Proski mur. Spore rozmiary. W środku wszystko zachowane tak, jak było dawniej. Drewno. Wszystko z drewna i z bazłuszkami zasłanymi jak wiele setek lat temu. Ma piętro i parter, nic nie rozumiem z tego, co mówi znajdujący się tam mężczyzna. Jakiś kustosz, przewodnik, hobbista. Wychodzimy na skraj wzniesienia, na którym mieści się schronisko. Piękny widok psują mi coraz bardziej dokuczliwe sygnały płynące ze stóp. Rezygnuję z dalszego zwiedzania. Wędruję do stolika, przy którym urzęduje Ginter i pozostałe dwie panie. Żegnam się, bo już dwudziesta pierwsza, a ja jestem strasznie zmęczony. Yy, zaczekaj. Ginter uwija się przy stole i pakuje mi w folię aluminiową kawałki szaszłyka. Wędruje z nimi do schroniska świętej marty. Chwilę później wpada tam Bianka z pytaniem, czy wszystko w porządku, czy czegoś mi potrzeba. Ginter wspomniał zaczynam, że ma w bałcen znajomych czy rodzinę. Bianka kiwa ze zrozumieniem głową. I że oni mogliby mnie przenocować. Ponowne skinięcie. Czy mogłabyś poprosić go o adres? Wysyłam w jej kierunku mój pielgrzymkowy zeszyt. Przez pierwszych kilka dni zastanawiałem się, po co mi zeszyt. Miałem przecież komórkę. Jeśli chciałem, mogłem w niej zapisać wszystko, co potrzebne. Dopiero później kłopoty z noclegami, konieczność wykonywania dziesiątek telefonów, zapisywania tego na bieżąco, sprawiła, że doceniłem te proste rzeczy. Długopis i zeszyt. Zaczekaj. Bianka znika za drzwiami. Zastanawiam się nad tym wszystkim. Nad tym całym lękiem, nad stosem moich uprzedzeń. Nad tym trudnym etapem, gdzie ból stawu, gorąco pofałdowany teren i obcy kraj wycisnęły ze mnie prawie wszystkie siły, jakie miałem. Proszę. Kładzie przede mną kajet, a w nim dużymi literami zapisany adres. Czuję jakąś ulgę. Jakby coś wewnątrz mnie się rozluźniało. Jakby stres, z jakim wszedłem w Niemcy, powoli rozpuszczał się w tej niemieckiej, całkiem normalnej uprzejmości. Dziękuję. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, dzięki. Ustanamy godzinę wyjścia. Bianka przyjdzie rano. Zostaję sam. Zamykam zamek. To jeden z najdziwniejszych dni w mojej pielgrzymce łóżko jest strasznie wygodne. Robię co mogę, by zdążyć z rozebraniem się i ułożeniem. Sen, jak pędzący pociąg ekspresowy. Zabiera mnie ze sobą.